KS 55, a z nami zwycięzca Damian Stasiak. Na gorąco po twojej walce, jak ją oceniasz? Znaczy ogólnie oceniam, świetna postawa Patryka. Naprawdę uważałem, że będzie łatwiej, tak? A no co, Patrykowi na pewno udał się pierwszy cios. Co prawda o tyle moje szczęście, trafił mnie na czoło. Ale naprawdę jego pierwszy cios był ok. No ale no myślę, że dalej walka. No to chyba pewna moja dominacja. Gdzieś tam jakiś gdzieś z góry był świeży swim. No ale czułem, że generalnie no, parter, no to kurde, no w jakimś stopniu no naprawdę czuję się w parterze specjalistą. To, że jestem czarny pasem, to tam pas tylko jest otrzymania spodni, ale no jakichś tych sukcesów w jiu-jitsu naprawdę mam dużo. No i potrafię być w tym no, dobry. No, chyba pokazałem to, że kontrola i mój partner, no to chyba tutaj no, był kluczem do zwycięstwa. Wyglądało to, jakbyś miał ogromną przewagę siłową. Czy tak właśnie się czułeś? No zdecydowanie. Bo chyba widać moje gabaryty, a Patryka, tak? Ja, słuchaj, do tej walki ledwo zrobiłem wagę. Nie wiem, czy na tę walkę w ogóle w kogucie będę. Jeśli pomiędzy walką przytrzymam wagę na poziomie 72 kg, to tak. Ja, jeśli będzie tak jak koronawirus i pandemia spowodowała to, że była siła, crossfit, siła, a ja to lubię robić. Ja lubię chodzić na siłownię, lubię robić crossfit i słuchaj, jak zacząłem trzymać dietę, strzelaj ile ważyłem, jak zacząłem trzymać dietę. 77. No 80. 80 kilo. Czyli 20 kg do walki. Ważyłem 80 kilo, teraz powiedz przy 80 kilo ile miałem tkanki tłuszczowej. 13. 12%. To ja zszedłem do 73, miałem 7% tkanki tłuszczowej. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić, tak? Czy mam sobie odciąć rękę, czy co, tak? I kurde, no miałem problem, nie? Zszedłem wagą do 70. I to już na ciężkim wycieńczeniu, na 70. Zacząłem hydrolizę. 8 kilo zrobiłem hydrolizą, ledwo. Cieszę się, że zrobiłem, bo chciałem być profesjonalistą. Nie chciałem być leszczem, który nie zrobi wagi. Zrobiłem wszystko, żeby ta waga była i zrobiłem. Wczoraj była tragedia. Był kolega Sebastian, który naprawdę zrobił robotę świetną. Podstawił mnie na nogi. Zrobił ze mną to, że dzisiaj mam mega dużo tlenu, mam dużo siły i wróciłem wagą, no chyba takiej wagi, chyba żaden kogut nie miał w Polsce, jaką ja mam dzisiaj, tak? I to przy takiej świeżości, przy tej dynamice, jaką mam. No strzela ile mi się waży. 74. Był taki zawodnik w Polsce, Joelinton Santos, który walczył z Romanem Szymańskim, chyba już na wieczornym ważeniu miał 84, ale szczerze ci powiem, że to na dłuższą metę to raczej to nie jest droga. Nie, ja powiedziałem to ostatni raz w życiu. Plus chyba spałeś w saunie. Nie, no po prostu wiem jak wagę zrobić, nie robię jej pierwszy raz i ją zrobiłem. Powiedziałem, że to ostatni raz w życiu zrobiłem w taki sposób wagi, już tego nie zrobię nigdy, dlatego powiedziałem, albo będę miał 72 pomiędzy walkami, albo będę ważył więcej, bo moje ciało by tylko trzymało, żeby było więcej, a tkanką będę nisko i to przejdę do 6,6, bo wymęczyłem się wczoraj kompletnie, ale chciałem być profesjonalistą i myślę, że pokazałem, że jestem profesjonalistą. Nie chciałem, żeby ktokolwiek powiedział po walce, zdominowałeś Patryka, ale ty nie zrobiłeś wagi, ha, 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 a ja nie. Ja go zdominowałem, ale ja zrobiłem wagę, zrobiłem wszystko, żeby ją mieć i ją zrobiłem. Przemek Myśala, z którym rozmawiałem, miał do zbicia wczoraj 8,5 kg. Tylko, że on się wbił w catchweightie 95, czyli 35 kg więcej 4 niż ty. Ty zbijałeś 10,5. I właśnie zastanawiam, jak to jest możliwe, bo on mówi, że potwornie się czuł. Dzisiaj po tobie nie było widać tego, że się czułeś potwornie źle. Co? No tutaj przyjechał gość. Przyjechał specjalista od kropówek. Specjalista, mistrz. To co on ze mną zrobił, to mistrzostwo. Wczoraj ratownicy, pani ratownik zobaczyła mnie od razu po. Nie wiedziała, że ja tak wyglądam. Zobaczyła mnie o 18. Ona podchodzi, to ty jesteś z tej wagi o 10? Ja mówię, no. On mówi, jak to się stało w ogóle, że ty tak wyglądasz. Ja mówię, no, po prostu są ludzie, którzy naprawdę robią cuda. Ja zrobiłem cuda z wagą, a on zrobił cuda to, że dzisiaj byłem taki świetny w oktagonie. To może taka waga raz jeszcze na Antunara, czy nie? Nie. To słuchaj, mój organizm został wczoraj w jakimś stopniu zamęczony, a ja potem zrobiłem wszystko, żeby tą wagę odzyskać, ale już nigdy w życiu nie zrobię z sobą to, co zrobiłem, bo to już jest na skraju. To już jest na skraju, granie warta świeczki. Czy Parnas może drżeć? Zejdźmy na ziemię, tak? Jestem dzisiaj KSW 55, przejdę do 6,6, no to rzeczywiście celuję w mistrzostwo, tak?
ale jeszcze do Parnasa przyjdzie czas. Czy czułeś, że któraś dźwignia miała wejść, ale nie weszła i byłeś zaskoczony, że Patryk z niej uciekł? Wiesz co, balacha. Balacha była ciasna. Myślę, że łapa to jutro go boli na 100%, bo jak miałem walkę z Grantem, z Davidem Grantem na UFC, to też czułem, jak mu strzela ręka. Jemu tam trochę czułem, że już te wzrosty już na tam powoli puszczają, więc na pewno balaczkę odczuje. Kurczę, no chłop z charakterem. Gratuluję, gratulacje dla Patryka. Myślę, że ty dzisiaj skradłeś się nie tylko tym, co pokazałeś w klatce, mówię, w walce, ale też tym przemówieniem, bo jakaś taka bije dzisiaj od ciebie ewidentnie energia, zastanawiam, skąd się wzięła. Wiesz co, ja powiedziałem przed KSW na wywiadach ich na Mediodieju, że przyszedł moment, kiedy walki MMA, KSW, zacząłem sprawiać przyjemność. Ja już nie walczę dlatego, że kurde, muszę zarobić, kurde, jak nie zarobię na walce, to dupa, nie będę miał za co żyć. Ja dzisiaj mam pracę, żyję sobie, trenuję jak najlepiej, celuję cały czas w najwyższe laury, a jestem mega zadowolony, optymistyczny, wychodzę na trening z uśmiechem, wyszedłem do walki z uśmiechem wyluzowany, to się przekłada. Mówili o Stasiaku, że 2-0 jest. Jest Stasiak 2-0 z zupełnie innym podejściem, wyluzowanym i dodatkowo lepszy. Często idzie w parze i paradoksalnie jak się bardzo chce, to nie wychodzi, a jak się jakby zmieni podejście, to zaczyna kolokwialnie żreć. No i chyba tego ci życzymy. Albo w 6-1, albo w 6-6. Chyba fajnie by było jednak, jakby była szansa stoczyć jeszcze raz tę walkę właśnie z Raciciem w takim innym podejściu. No tak. Musiałbym naprawdę wtedy już zadbać o tą wagę, żeby było 72. A to co powiedziałeś, tak? Ja bardzo chciałem będąc w UFC. Kurwa, dawałem świetne walki w UFC. Ale przegrywałem po świetnej walce. No ile mogę przegrywać po świetnej walce? Za bardzo chciałem. I gdzieś się blokowałem, gdzieś tam mi czegoś brakowało. No i to jest właśnie ten efekt, że dzisiaj chcę, ale na luzie. I to się udaje. Dzięki wielkie. Dziękujemy, gratulujemy. Dzięki wielkie, cześć.